Cześć z tej strony Michał z kanału Mago Dzisiaj zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii Genetyka. Opowiem wam o tym, czym jest obróbka posttranskrypcyjna oraz translacja. Kontynuujemy więc tematykę poruszoną w poprzednim odcinku. Tam zakończyliśmy na transkrypcji, a po tej transkrypcji właśnie przychodzi czas na obróbkę posttranskrypcyjną, jak sama nazwa wskazuje. Krótkie przypomnienie tego, co już wiemy. Skupimy się teraz wyłącznie na genach eukariotycznych. Żeby uprościć sprawę do matury, mówiłem wam w poprzednich odcinkach, że geny eukariotyczne są nieciągłe. To znaczy, że składają się z odcinków niekodujących, które nazywamy intronami oraz eksonów, które zwykliśmy nazywać odcinkami kodującymi. Nie chcę już wracać do tam niuansów, który, o których mówiłem na odcinku o strukturze genu. Przyjmijmy tutaj taką klasyfikację. Więc celem ekspresji genu, którego produktem Transkrypcji jest pre-mRNA, jest produkcja białka. Ta produkcja nie potrzebuje intronów, a zatem owe introny w procesie obróbki postranskrypcyjnej będą wycinane lub same się będą wycinać. Pozostałe eksony będą składane, stąd proces nazywamy składaniem RNA. Popularna jest także nazwa splicing, która dotyczy tego procesu, szczególnie na studiach. Mówimy o splicingu, a nie o składaniu RNA. Dodatkowo pamiętaj, że u eukariotów MRNA trzeba przetransportować z jądra komórkowego do cytoplazmy. Takie MRNA musi być więc stosunkowo trwałe, żeby odbyć taką podróż. No i z tym będzie wiązać się modyfikacja końców tegoż. MRNA, a tutaj mamy już zaznaczone e, modyfikacje, które za chwilę omówimy znacznie e, bardziej szczegółowo. To, co należy pamiętać, to fakt, że transkrypcja i obróbka postranskrypcyjna są procesami sprzężonymi. To znaczy, obróbka postranskrypcyjna zaczyna się jeszcze podczas trwania transkrypcji, co może być troszeczkę sprzeczne z nazwą, ale tak jest. Co więcej, pierwsze procesy obróbki, takie jak czapeczkowanie mRNA, o którym za chwilę, zaczynają się tuż po inicjacji transkrypcji. No więc właśnie zacznijmy od tego czapeczkowania transkryptów. Czapeczkowanie polega na przyłączaniu do końca 5' transkryptu związku, który nazywamy 7-metyloguanozyną. Tak, koniec 5', mamy 3 reszty. Fosforanowe przy ostatnim nukleotydzie. No i mamy 7-metyloguanozynę, którą właśnie nazywamy czapeczką. Czapeczka ta ma za zadanie ochronić mrna przed degradacją przez tak zwane rybonukleazy, czyli enzymy trawiące RNA. To jest bardzo ważne, bo te rybonukleazy eukaryontów często biorą udział w terminacji transkrypcji, więc naprawdę czają się w pobliżu i tną RNA. Jak leci. Stąd dołączenie czapeczki na końcu 5' sprawia, że mRNA nie jest strawione od tego końca, a właśnie takie rybonukleazy, czyli egzorybonukleazy 5'3', biorą udział w terminacji transkrypcji. Dodatkowo uważa się, że czapeczka ma wpływ na rozpoznawanie mRNA przez rybosą i transport mRNA do cytoplazmy przez pory jądrowe. 7 metyloguanozyna to wyłącznie jeden, jedna z rodzajów rozpoznanych czapeczek eukariotycznych, oczywiście najpopularniejsza. Czasami występuje też czapeczka, którą nazywamy TMG, ale za czapeczkę może również służyć związek czy związki, które już poznaliśmy wcześniej na metabolizmie typu NADH, FADH2. Dla zainteresowanych odsyłam do źródeł. Drugim rodzajem modyfikacji końców RNA jest poliadenylacja, która zachodzi na końcu 3-prim. Polega ona na dołączeniu do końca 3 mRNA łańcuchu nukleotydów adeninowych syntetyzowanego przez e, widoczną tutaj polimerazę poli-A. Uważa się, że poliadenylacja eukariotów kontroluje stabilność mRNA. Uwaga, nie wszystkie transkrypty są e, poliadenylowane, e, na przykład... Transkrypty genów kodujących histony, o których mówiłem na jednym z poprzednich odcinków, nie są poliadenylowane. Dodatkowo, poliadenylacja nie musi zachodzić w jednym, yy, konkretnym miejscu. To znaczy, na końcu 3'. Mogą znajdować się tak zwane alternatywne miejsca poliadenylacji, które powodują, że transkrypt jest ucinany gdzie indziej, a polimeraza, poliA zaczyna właśnie z tego miejsca. Tutaj mamy takie białko CSTF, które tnie nam transkrypt na końcu 3' i ono może, ten, to białko może ciąć w różnych miejscach. No i stąd właśnie polimeraza będzie też zaczynała od tych różnych miejsc. Alternatywna poliadenylacja transkryptu genu kodującego część przeciwciała IGM powoduje, że powstają na podstawie tego samego transkryptu dwie klasy przeciwciała IGM, tak zwana klasa błonowa i klasa rozpuszczalna, więc widzimy tutaj już takie zalążki regulacji ekspresji genu, o których będziemy mówić więcej na następnych odcinkach. W obróbce postranskrypcyjnej wyróżniamy oprócz modyfikacji końców RNA także etap składania tego RNA, czy też właśnie splicingu. Tak jak już wspomniałem, polega on na wycięciu intronów i składaniu ze sobą eksonów. Proces wycinania intronów może zachodzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wycinanie przy udziale spliceosomu. Tutaj ten spliceosom jest widoczny. Jest to kompleks nukleoproteinowy, a więc składają się na niego zarówno kwasy nukleinowe, jak i białka, w którego skład wchodzą, no właśnie, białka, no i tak zwane małe jądrowe RNA, nazywane także SNRNA. Introny, które wycinają spliceosomy, yy, mają dwa charakterystyczne miejsca. Tak zwane miejsce donorowe 5', tutaj znajduje się sekwencja GU, a także miejsce akceptorowe 3', AG. Ono jest rozpoznawane przez te nukleoproteiny, które później utworzą spliceosom. No i nie będę tutaj omawiał dokładnego mechanizmu działania spliceosomu. Tworzy on jednak takie swoiste laso intronowe, które następnie odcina. Od transkryptu i dysocjuje razem z nim. Drugą opcją jest samo wycinanie się intronów. Zauważ, że w tym przypadku możemy mówić o tym, że to one same katalizują reakcję swojego wycięcia, a zatem te introny możemy nazwać enzymami RNA rybozymami. Nie rybosomami, pamiętajcie rybozymami. Introny, które same się wycinają, możemy podzielić na dwie najważniejsze grupy. Nie będę znów wchodził w szczegóły, ale mechanizm tego wycięcia jest bardzo podobny jak w przypadku spliceosomu. To, o czym będziemy jeszcze rozmawiać na regulacji ekspresji genów, jest fakt kombinatorycznego składania eksonów. O tym procesie mówimy alternatywne składanie. Na przykład, mając po kolei eksony 1, 2, 3, możemy tasować je w różnej kolejności. Jeden uwzględniać, a drugiego nie. Dzięki temu, na podstawie jednego transkryptu, możemy otrzymać gigantyczną liczbę białek. Rekordistą jest gen muszki owocówki, zwany DESCAM, który u muszki daje w wyniku obróbki postranskrypcyjnej ponad 38 tysięcy różnych wariantów splicingowych. U muszki także determinacja płci jest związana z procesem alternatywnego składania. Dobrze, obrobiliśmy mRNA. Teraz czas na mm, podstawie informacji zakodowanej w tym mRNA, syntetyzować białko w procesie translacji. Chciałbym jeszcze tutaj tylko nadmienić, że transkrypty rRNA i tRNA również podlegają obróbce postranskrypcyjnej, również mają introny eksony, ale jej omówienie, to znaczy tej obróbki, wykracza poza wszelki materiał licealny oraz olimpijski. Tak, translacja, czyli synteza białka na podstawie. MRNA. Tak jak już mówiłem, MRNA zaopatrzone w czapeczkę ogon Poli A, no i już wyłącznie z eksonami, w części strukturalnej, oczywiście mamy jeszcze inne części transkryptu, które raczej w liceum nie są omawiane. Takie MRNA wędruje do cytoplazmy, gdzie czeka na niego w cudzysłowie, oczywiście, mała podjednostka rybosomalna. Rozpoznanie mRNA przez tę podjednostkę rozpoczyna kaskadę zdarzeń, którą nazywamy translacją. Ale zanim poznamy szczegóły tego procesu, poznajmy jego podstawy. W procesie translacji uczestniczyć będą cząsteczki TRNA. Budowę TRNA poznaliśmy na pierwszym odcinku z genetyki. Dla nas najbardziej interesujące będzie tak zwane ramię akceptorowe bądź ramię aminokwasowe na końcu 3'. To tutaj tRNA będzie wiązać konkretny aminokwas, który następnie będzie transportowany na rybosom. No, ale jaki region w tRNA determinuje, jaki tak naprawdę aminokwas dany tRNA ma nieść? Jest to oczywiście antykodon, który znajduje się tutaj na dole. Ma on sekwencję komplementarną do kodonu mRNA. Tak naprawdę różne części TRNA niosą informacje o tym, jaki aminokwas dane TRNA ma nieść. Naukowcy szczególnie wskazują na pętlę D, która znajduje się tutaj, jako, jako istotną w tym procesie. Ramię T tuż pod ramieniem akceptorowym, to jest ramię, które ma za zadanie wiązać się z dużą podjednostką rybosomalną, które to wiązanie zobaczymy za chwilę. Na tym slajdzie zobaczmy w jaki sposób aminokwas jest przyłączany do właściwego sobie TRNA. Za reakcję przyłączenia aminokwasu do TRNA odpowiadają enzymy nazywane syntetazami aminoacyloterrena. Czasami też używa się sformułowania transferazy aminoacyloterrena. Dla każdego aminokwasu istnieje inny enzym. To znaczy, na przykład, jeżeli chcemy przyłączyć do TRNA leucynę, to enzymem będzie syntetaza leucyloterrena. A jeżeli będziemy chcieli przyłączyć metioninę, to metionylo -TRN czyli nie ma jednego enzymu, który katalizuje reakcję przyłączania wszystkich aminokwasów. Każdy aminokwas ma swój enzym. Reakcja ta jest dwuetapowa i wymaga energii w postaci ATP, który rozkładany jest do AMP oraz pirofosforanu. Wskutek reakcji dostajemy TRNA, które ma przyłączony odpowiedni aminokwas do ramienia akceptorowego. Co ciekawe, zdarza, zdarza się, że te syntetazy aminoacyloterena mylą się, ale na szczęście mogą korygować swoją aktywność. Ale to też jest jakby źródło mutacji, które będzie ważne z punktu widzenia ewolucji. Teraz terena musi powędrować na rybosom i znaleźć kodon w mRNA, który odpowiada jego antykodonowi. Tutaj widzimy ten antykodon bardzo ładnie, no i kodon w MRNA. To znaczy, w pewnym miejscu rybosomu będzie odbywać się parowanie antykodon-kodon. Jeśli parowanie to będzie poprawne, to oznacza to, że ten tRNA, który się znajduje tutaj, niesie prawidłowy aminokwas, który powinien być teraz włączony do sekwencji białkowej. Co ciekawe, bardzo często trzecia pozycja kodonu, która znajduje się tutaj, oraz pierwsza pozycja Antykodonu nie ma żadnego znaczenia w tym parowaniu. Może tutaj dochodzić do parowania łobuł, czyli takiego chwiejnego, gipkiego, które dopuszcza na przykład, parowanie guaniny i uracylu. Wspominałem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Często zdarza się, że tutaj na pozycji anty, na pierwszej przepraszam, pozycji antykodonu znajduje się zasada azotowa, którą nazywamy inozyną. I ta inozyna może parować się z wieloma różnymi mm, zasadami w mRNA. No ale to co musimy na teraz pamiętać to jest po prostu fakt tego parowania i że takie rozpoznawanie się mRNA i tRNA podczas translacji ma miejsce. Tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że sekwencje nukleotydowe w biologii podajemy od końca 5' do 3'. Więc w tym przypadku faktycznie pierwszym nukleotydem w antykodonie jest nukleotyd guaninowy, tak? No bo jakby tutaj mamy kierunek w którym podajemy sekwencję. Transakcja zachodzi na rybosomie, w cytoplazmie. Jeśli białko ma funkcjonować w cytoplazmie lub na rybosomie w obrębie błęczowskiej siateczki śródplazmatycznej, jeśli białko ma być eksportowane poza komórkę bądź ma trafić do jakiegoś przedziału komórkowego. Kompletny rybosom to jest. Ogromny kompleks nukleoproteinowy, nieobłoniony, dlatego nie mówimy organellum, składający się z dwóch podjednostek. U eukariontów mają one stałą sedymentacji 60S oraz 40S. Żeby podjednostki mogły się połączyć, potrzebny jest do tego oddziaływania jon magnezowy. No i właśnie tutaj widać strukturę rybosomu eukariotycznego. W obrębie dużej podjednostki rybosomu znajduje się najważniejszy z punktu widzenia translacji enzym. To znaczy peptydylotransferaza. Jest to enzym, który katalizuje powstawanie wiązań peptydowych między aminokwasami podczas translacji. Co najciekawsze, jest to cząsteczka RNA. U eukariotów ma stałą sedymentację 28S, u bakterii 23S. Jest to więc enzym RNA, rybozym, zupełnie jak te introny samowycinające się podczas obróbki posttranskrypcyjnej. Katalizowanie tak fundamentalnej reakcji przez cząsteczkę RNA jest jednym z najważniejszych argumentów na rzecz hipotezy świata RNA, która mówi o tym, że w pewnym momencie rozwoju życia na Ziemi RNA było zarówno materiałem genetycznym, Jaki katalizowały reakcje enzymatyczne? Do tego wrócimy na ewolucji. A zatem mamy już rybosom. W dużej podjednostce będziemy, będzie znajdować się peptylotransferaza i miejsce wiązania aminoacylotrna. W małej podjednostce będzie miało miejsce wiązanie mRNA. No właśnie mamy też mRNA i aminoacylotrna. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że cały czas będziemy działać zgodnie z kodem genetycznym, to znaczy poszczególne kodony, trójki nukleotydów w mRNA kodują kolejne aminokwasy w sekwencji białkowej. No nie wiem, zobaczmy na przykład kodon CCG. No i patrzymy pierwszy nukleotyd C, drugi nukleotyd C, trzeci nukleotyd G. Prolina, tak? No i można sobie, jeśli to pomoże, wyobrazić sobie, że rybo są właśnie w ten sposób odczytuje jaki aminokwas powinien być teraz przyłączony do powstającego łańcucha peptydowego. Translacja, tak jak replikacja i transkrypcja, składa się z trzech etapów: inicjacji, elongacji i terminacji. Spójrzmy na dużą podjednostkę rybosomalną. Znajdują się tutaj trzy miejsca bardzo ważne z punktu widzenia translacji: E, P i A. To są miejsca, w których będą wiązały się cząsteczki tRNA TRNA w miejscu A będzie, a będzie to aminoacyloterrena. A od aminoacylo, można tak pamiętać. Czyli to tutaj będą wiązały się cząsteczki TRNA, które będą dostarczały nowe aminokwasy do, do dużej podjednostki rybosomalnej. W miejscu P będzie znajdować się tak zwane peptidyloterrena. Czyli tutaj będzie znajdować się TRNA z wydłużającym się łańcuchem peptydowym. Czyli tutaj będzie znajdować się TRNA, które będzie miało taki długi, w pewnym momencie oczywiście, długi łańcuch już syntetyzowanego peptydu. Zaś w miejscu E, od exit, będzie znajdować się wolne TRNA, które będzie odłączać się od rybosomu. Zaraz zobaczysz cały cykl tego przechodzenia cząsteczek TRNA przez te trzy miejsca na jednym slajdzie. Na razie rozpocznijmy od inicjacji. Mała podjednostka rybosomalna rozpoznaje MRNA oraz wiąże to MRNA. Uważa się, że ta podjednostka u eukaryontów rozpoznaje czapeczkę na 5 u prokariontów odpowiedzialna jest za to rozpoznawanie tzw. sekwencja Shine-Dalgarno w MRNA, o której możecie sobie poczytać, jakie jesteście zainteresowani. Teraz musimy jakoś rozpoznać kodon start, który tutaj się znajduje, AUG, który koduje metioninę. No więc, razem z małą podjednostką rybosomalną do mrna przyłącza się także TRNA, które ma metioninę, tak zwane metionylotRNA. Tutaj widzimy to parowanie antykodon-kodon. To będzie pierwszy aminokwas, to znaczy metionina w nowo powstającym białku. Następnie, kiedy mamy już to parowanie antykodon-kodon, mamy małą podjednostkę rybosomalną, przyłącza się duża podjednostka rybosomalna. Zauważ, że jest to jedyny moment, kiedy w miejscu P znajduje się tRNA niosący tylko jeden aminokwas. No ale jakby nie patrzeć, to jest na razie nasz kompletny peptyd, prawda? Na razie mamy tylko metioninę. Jesteśmy teraz gotowi, żeby rozpocząć elongację. Do miejsca A, może zacznijmy sobie tutaj. Do miejsca A dołącza się nowy TRNA niosący kolejny aminokwas. Aminokwas kodowany przez tę trójkę tutaj, przez ten kodon w MRNA. Następnie peptydylotransferaza katalizuje powstanie wiązania peptydowego między peptydem który się tutaj znajduje a nowo dołączonym aminokwasem. Zauważ, że to wiązanie powstaje między tym dolnym aminokwasem peptydu a nowo dołączonym aminokwasem. Zatem peptyd jest przenoszony na tRNA w miejscu A. Tak? Czyli on tak jakby tutaj skacze sobie na ten nowo dołożony aminokwas. Następnie rybosom przesuwa się, stare tRNA jest już puste, tutaj już było puste, teraz znajduje się w miejscu E, więc jest odłączane. Natomiast peptyd wydłużony o jeden aminokwas znajduje się już w miejscu peptydylowym. No i znowu kolejny aminokwas dołączy się, znowu powstanie wiązanie peptydowe, przeniesienie tego całego peptydu na miejsce A, następnie przesunięcie się rybosomu, Mamy peptyd w miejscu peptydowym, od, odłącza się tRNA i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, w kolejnym, teraz tak, w cyklu elongacyjnym zużywane jest GTP. Samo tworzenie wiązania peptydowego nie zużywa jednak GTP. Procesami, w których jest ono potrzebne jest przyłączenie aminoacylotrna w miejscu A oraz przesunięcie się rybosomu w tym kroku. Tutaj dałem znak zapytania, jeśli chodzi o przesunięcie całego rybosomu, bo kontrowersyjnym tematem dla biologów jest to, co się przesuwa: czy jest to mrna, czy jest to rybosom. Nie ulega jednak wątpliwości, że po prostu jest to proces wymagający energii chemicznej GTP. Cykl elongacyjny musi się kiedyś skończyć. Następuje to w momencie, kiedy rozpoznamy kodon stop w mrna w miejscu A. Wtedy w miejsce A przyłącza się nie aminoacylo -a, a czynnik uwalający, tak zwany RF. Następuje wtedy odłączenie łańcucha polipeptydowego TRNA, a inny czynnik, którego tutaj nie widać, RRF powoduje rozdział podjednostek rybosomalnych, uwalniając także mRNA. Jak widzisz, proces jest ten, ten proces jest endoergiczny, tak, czyli też potrzebujemy GTP, żeby translację zakończyć. Ok. Struktura rybosomu jest poznana. Za pracę nad rozszyfrowaniem tej struktury Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Stajc oraz Ada Jonaw zostali uhonorowani Nagrodą Nobla z chemii w 2009 roku. No i Copernicus Press Wydało w Polsce książkę Wękiego Rama pod nazwą Maszyna Genów, w której opisuje on odkrycie, historię odkrycia tej struktury od podszewki o konkurencji, która miała miejsce no, w tak naprawdę w wyścigu po Nobla. Bardzo polecam, bo bardzo ciekawa i przystępnie napisana książka. Jeśli chodzi o dodatkowe informacje o translacji, u bakterii transkrypcja i translacja nie są przestrzennie separowanymi procesami, więc mogą zachodzić równocześnie. Wrócimy do tego przypadku w, podczas omawiania regulacji ekspresji genów, bo współbieżność tych procesów będzie podstawą mechanizmu atenuacji, który będzie u tych organizmów bardzo ważny. Dodatkowo jedno mrna może jednocześnie podlegać translacji na wielu rybosomach. Ten zespół rybosomów tworzy tak zwany polirybosom bądź polisom. Spotykamy takie systemy szczególnie u eukariotów. Co ciekawe, w obrębie takiego polisomu może dochodzić do zderzeń rybosomów, tak, kiedy rybosom jeden szybciej się przesuwa od drugiego. Więc tak, otrzymaliśmy peptyd. Ten peptyd, który wydostaje się z rybosomu, może zwinąć się sam w funkcjonalne białko, ale często potrzebna jest pomoc innych, e, innych białek. Ogólnie rzecz biorąc, najpowszechniejsza teoria zwijania się białek nazywana jest teorią hydrofobowego kolapsu. Polega ona na tym, że peptyd, znajdując się w środowisku wodnym, a takim środowiskiem jest cytozol, chowa swoje hydrofobowe reszty do środka i wtedy przyjmuje spontanicznie odpowiedni kształt. Stąd nazwa hydrofobowy kolaps, zapadanie się tych hydrofobowych reszty do środka. Czasami jednak, z różnych przyczyn, na przykład mamy lokalnie hydrofobowe środowisko, nie udaje się tego zrobić, i wtedy na pomoc przybywają białka opie, opie, opiekuńcze, które nazywamy inaczej czaperonami. Tak, dziwna nazwa, ale czaperonami nazywamy. Te białka to są ogromne kompleksy, które tworzą swego rodzaju beczki, do których wpuszczają białko Tu akurat są jest, są, jest kompleks GroS, który występuje u bakterii. Więc tak, do takiego chaperonu, czy też chaperonu, zostaje wpuszczone białko, i w środku tych chaperonów jest mnóstwo reszt polarnych. Tam jest środowisko hydrofilowe bardzo silne środowisko hydrofilowe i przez to hydrofobowe reszty peptydu chowają się do środka. Więc jakby wymuszamy ten hydrofobowy kolaps, wpuszczając i zamykając taki peptyd w czaperonie. Jeżeli wokół mamy środowisko hydrofobowe, taki czaperon tworzy lokalne środowisko hydrofilo, hydrofilowe i peptyd może odpowiednio się zwinąć. Teraz chciałbym jeszcze tutaj użyć pewnego sformułowania, które na pewno Wam się przyda. O kształcie peptydu, ułożeniu przestrzennym peptydu bardzo często biodzy mówią konformację. Bardzo często pewnie spotkacie się z tym sformułowaniem. Czasami proces zwijania się białka przedstawia się przy pomocy krajobrazu energetycznego cząsteczki. Widzimy na tym wykresie bardzo wiele różnych dołków energetycznych, no bo ogólnie białko podczas zwijania się chce przyjąć jak najniższą jak energię o najniższej wartości. Więc tak, tutaj na tym wykresie widzimy bardzo wiele różnych dołków energetycznych, w które może wpaść białko podczas procesu zwijania. No więc widzimy tutaj mamy jakieś niezwinięte białko i to, co tutaj jest ciekawe, to to, że tutaj nie ma jednego dołku, który prowadzi do prawi prawidłowej konformacji białka, ale jest wiele minimów lokalnych, w które może wpaść nam takie białko, takie bardzo płytkie studnie. Jednak białko, wpadając z takich płytkich studni, może się po prostu już z nich nie wydostać i będziemy mieli tylko jakieś częściowo zwinięte białka, czy jakieś stany przejściowe. I żeby białko wydostało się z tych minimów lokalnych i przeszło, przeskoczyło do tego prawidłowego dołka z konformacją natywną, właśnie pomagają w tym białku czaperony. Tak? Czyli te czaperony powodują, że białko może przeskakiwać z jednego dołka do drugiego. Niestety, widzimy też tutaj struktury amyloidowe, które. Charakteryzują się bardzo głębokim dołkiem energetycznym, i z tego dołka tak naprawdę już nie ma powrotu. To są struktury, do których należą na przykład niezwykle niebezpieczne priony, ale także struktury właśnie amyloidowe, które są odpowiedzialne za choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba <laughs> Alzheimera. Białko może być po procesie translacji, i zazwyczaj jest, modyfikowane chemicznie. W obrębie siateczki śródplazmatycznej powstają np. tzw. mostki dwusiarczkowe. Białko jest tam też glikozylowane, podobnie jak w aparacie Golgiego. Acetylacja oraz metylacja to będą bardzo ważne z punktu widzenia genetyki modyfikacji histonów, o czym porozmawiamy w następnym odcinku. No mamy też tutaj fosforylację, chociażby, która jest bardzo często spotykaną modyfikacją posttranslacyjną. Nie musimy nawet szukać daleko. Polimeraza druga RNA ma tą swoją domenę CTD, która podlega takim modyfikacjom. Ostatnią modyfikacją i ostatnim tematem, który bym chciał się omówić, jest ubikwitynacja białka. Jest to dołączenie do naszego białka cząsteczek ubikwityny. To jest inne małe białko które możemy nazwać znacznikiem śmierci w komórce. To znaczy białko, które jest oznaczone taką ubiquityną jest rozpoznawane przez struktury nazywane proteasomami, w których takie białko podlega degradacji. Ubiquityna tutaj następnie może podlegać recyklingowi i może znakować inne białka kierowane do degradacji. Najczęściej znakowane ubikwityną są białka nieprawidłowo zwinięte. O całym tym procesie mówimy ubikwitynozależna proteoliza. I to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na Facebooka oraz Instagrama, zachęcam także do subskrypcji kanału oraz zapraszam na kanał partnerski LuzChemia, gdzie analogiczne materiały znajdziecie na tematy chemiczne. Znajdują się tam też rozwiązania zadań maturalnych, więc zachęcam do sprawdzenia. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.